fragment Ewangelii Markowej. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Często czujemy się jak niewidomy Bartymeusz, który usilnie woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jest wytrwały, całym swoim duchowym wzrokiem skupiony na Jezusie. My takiej postawy potrzebujemy, tego wołania mimo przeszkód, mimo trudności. Pan nagradza tę postawę wytrwałego szukania Jego obecności. Daje nowy wzrok, lituje się, daje nowe życie niewidomemu. Warto tutaj przypomnieć sobie, że bardzo często w naszym życiu duchowym jesteśmy jak ten niewidomy pod Jerychem. Jak jest trudno, to usilnie szukamy Boga, wołamy do Niego, walczymy o to, by nas usłyszał, by jakoś pomógł nam. A otoczenie, a inni ludzie starają się może zagłuszyć i nas, chcą nas wyciszyć, chcą wyciszyć i Boga. Nie chcą, by nasz głos dotarł do Niego, nie chcą, by On, Bóg, mógł zareagować. To odcinanie nas od głosu Boga, od żywej relacji z Nim jest nagminne. Choćby agresywnymi, kolorowymi reklamami, billboardami, co zakłamują rzeczywistość. Tymczasem trzeba wołać, żebym przejrzał. A ten zwrot dosłownie po grecku oznacza, żebym spojrzał w górę. Wołajmy do Boga nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, ale zawołajmy zawsze. Starajmy się wznosić swój wzrok do góry. Codziennie wołajmy do Pana, że chcemy widzieć, że prosimy, by pomógł nam podnieść nasz wzrok w górę, byśmy wreszcie zobaczyli piękne niebo, widzieli Jezusa w naszym życiu. Maryja jest z nami na tej drodze. Ona, poddana Panu, trzyma się całą sobą Jezusa, jest Jego pokorną służebnicą Pana. Szuka w Nim pomocy, ratunku dla nas. Biorąc do naszych dłoni koronkę różańca, rozpalajmy nasze wnętrza wołaniem, by Pan ulitował się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,